namawiam na torowanie na hali, dlatego że zobaczycie dopiero w trakcie sezonu letniego, jaki zrobicie progres, jeżeli tutaj przeprowadzicie odpowiedni trening. No naprawdę. Miałem trenować co 3 tygodnie, ale jednak trening będzie co 2 tygodnie. To jest super alternatywa, żeby nasza pamięć mięśniowa nadal pamiętała odpowiednie odruchy i żebyśmy nie mieli tego półrocznego przestoju. Tyle elementów, które się pojawia, to jeszcze bardziej niż na asfalcie. One się tutaj pojawiają, dlatego że jest bardziej ślisko. Zajebista sprawa. Trzeba odpowiednio operować gazem. Zapraszam na kolejne treningi na pitbajkach, na hale. Jak się podoba, lajkujcie, subskrybujcie, żebyście byli na bieżąco z moimi filmami. Zapraszam na pitbajki.